Hej kochani, witam Was na moim kanale, ja jestem Polardów i dzisiaj jest w końcu odcinek, w którym spakujemy się do Turcji. Bardzo często Wam o tym mówiłam, że lecę do Turcji i w końcu nadszedł ten czas, gdzie będziemy się wspólnie pakować. Z rozpoczęciem pakowania zapraszam Was na mojego Instagrama i teraz pokażę Wam, jak wyglądał mój wczorajszy wypad do Krakowa. Także oglądajcie! Hejka, jedziemy właśnie do Krakowa. Tak się prezentuje mój outfit. Nie wygląda on teraz dobrze, ale mam oversize koszulkę, taką torebkę, niebieskie jeansy i na to mam brązową bluzę, więc wygląda to chyba spoko. My właśnie jedziemy, jeżeli chodzi o to, po co jedziemy do Krakowa, to jedziemy na Cirque du Soleil. Także my teraz jedziemy i zabieram Was oczywiście ze sobą. Kraków już zobaczyliście, a teraz zobaczycie, co pakuję do walizki. Ostatnio, gdy pakowałam się do Mielna, pakowałam się w tą samą walizkę na 3 dni i już było ciężko. Teraz również pakuję się w tą walizkę, jest to mega mała walizka i będzie ciężko, ale tak czy siak sporo rzeczy biorą moi rodzice. Pod odcinkiem z pakowaniem walizki do Mielna napisała mi taka jedna dziewczyna komentarz, że właśnie ona jedzie za granicę, ma taką samą walizkę i nie wyobraża się do niej spakować na 7 dni. Także teraz będziemy rozwiązywać ten problem, spróbujemy go rozwiązać, bo już to czuję, że będzie mega ciężko. Dzisiaj jest ogólnie niedziela, ja wylatuję jutro o godzinie 3, więc praktycznie tak jakby dzisiaj, można tak powiedzieć. Ale przed pokazaniem Wam tego, co pakuję, zrobię Wam taki haul zakupowy, bo troszeczkę rzeczy kupiłam, ale to są takie rzeczy w sumie, znaczy nie ja kupiłam, tylko moi rodzice. I Wam pokażę. Mamy taką rurkę do pływania, okulary do pływania i jeszcze taki secik do... Taki secik, to jest to samo co wcześniej, tylko że po prostu w innym kolorze i zapakowane razem. To jest ten cały haul zakupowy. Nie kupowałam żadnych ciuchów, praktycznie niczego innego, no bo nie potrzebuję. Miałam mega dużo rzeczy kupionych do Włoch, do Mielna też trochę sobie rzeczy kupiłam, więc teraz tak naprawdę nic nie potrzebowałam. Także możemy rozpoczynać to pakowanie. Zacznijmy sobie może od ciuchów, które mam najdalej, bo w sumie moje całe łóżko, każdy chyba wie, jaki to jest model, najbardziej typowe łóżko z Ikei. No jest na całym łóżku rozłożone, wszystkie są rzeczy. I tak naprawdę jak teraz patrzę, to ciuchów jest najmniej. Najwięcej jest jakichś akcesoriów, statywów, ale to zobaczycie za chwilę. Zaczynamy teraz od gór. Mam parę topów, w sumie nie liczyłam ich, brałam tylko te, które mi się podobają. I będę Wam tak pokrótce opisywać. Biorę taki top, to jest top, no to będzie średnio widać, ale to jest taki, o, nic nie widać. To jest taki top na suwak, w ostatnim odcinku chyba go miałam. Zwykły biały top, zwykły czarny. Taki bardzo ładny, mega mi się podoba ten odcień różu. To jest taki top z odkrytymi plecami. Taki sam jak biały, tylko że niebieski. I taki sam jak tamten różowy, tylko że czarny. Jeżeli chodzi o doły, to biorę tak, takie krótkie spodenki. One są właśnie do kompletu z tą koszulką taką zasuwaną, bo one mają te same sznureczki. Czarną ołówkową spódnicę, czarne bajkery, czarne shorty, w końcu coś widać. I takie niebieskie shorty. Jeżeli chodzi ogólnie o narzutki, to biorę taką pomarańczową koszulę. Ona też jest mega ciężka do składania, więc też Wam tutaj pokazuję zdjęcie. I jeszcze tam wisi taka jedna zwykła biała koszula. Także teraz chyba przejdziemy sobie do jakichś akcesoriów
I sukienki pokażę Wam na samym końcu. Biorę 4 zestawy strojów kąpielowych, nie wiem, czy to tak się mówi. Oczywiście biorę bieliznę. Biorę 2 torebki i teraz Wam pokażę, co jest w środku. W tej nie ma nic, bo ona jest po prostu taka mega płatka, ją się płatka. Ona jest mega taka malutka, więc ją się tam gdzieś, wiecie, wepchnie w bok. A w tej już jest trochę więcej rzeczy. Tutaj mamy biżuterię, między innymi jakieś takie koraliki do włosów, perełki, muszelki, kolczyki, gumeczki do robienia fryzur. W środku mamy też pasek od tej torebki, bo to jest taka torebka z Shane i to jest ta jakby... To wygląda taka, wiecie, trochę podróbka tej takiej typowej Prady, która była modna rok temu. I ona ma właśnie też tutaj taką kieszonkę, to jest mega fajna torebka. Biorę taki worek, to jest worek tylko i wyłącznie na brudy, po prostu żeby sobie wsadzić albo gdzieś na plaży jakieś drobniejsze rzeczy. Biorę sobie etui do pływania, etui do nagrywania pod wodą. Bo wiecie, ja jestem teraz influencerką i wszystko, po prostu większość rzeczy tutaj biorę właśnie do nagrywania. Biorę coś takiego, to już mi się chyba nie przyda, bo mam maski, ale to jest zatyczka do nosa, do pływania i do uszu, ja korzystam tylko z noska. I bandamka taka zwykła na włosy. Teraz przechodzimy do kosmetyczek. Oczywiście wzięłam 2 i jeszcze jedna będzie z makijażem. Zacznijmy może od kosmetyczki do włosów i ciała, bo tutaj jest ładniej rzeczy nawet. Biorę ten szampon. Pokazywałam Wam go w chyba przygotowaniach do szkoły. Odżywka do włosów. Przyspieszacz do opalania. Dezodorant. Wazelinę. Krem do rąk, resztkę peelingu, po tej stronie jest cały i olejek do włosów. Teraz pokażę Wam, co mam w kosmetyczce do twarzy. Tutaj jest już trochę więcej rzeczy. A, tu jeszcze jest przyspieszacz inny do opalania, ja go wsadzam tam. Ale teraz to chyba wszystkie rzeczy już będą do twarzy. Biorę tak, płyn dwufazowy do demakijażu, taki mały, zlisany, mega go lubię. Do demakijażu biorę też taki troszeczkę płynu do demakijażu. Do demakijażu biorę troszeczkę płynu do demakijażu. Bardzo to jest mądrze złożone zdanie. Płyn micelarny, po prostu trochę przelany. 2 żele do mycia twarzy, peeling i normalny żel. 2 maści od dermatologa. Szczoteczka do zębów. Nie wiem, gdzie są takie opakowania. Zgubiły mi się gdzieś, dlatego jest niestety w woreczku. Biorę piżamy. To są piżamy, które też zawsze biorę na wyjazdy, bo najlepiej mi się w nich śpi. 2 czapki z daszkiem. Jedna to jest ta taka standardowa z New Yorka, New Era, nie wiem tak naprawdę. I taką jedną białą z Adidasa. Przechodząc do butów, to biorę sobie takie klapki, japonki. W ogóle tu widać moją girę. Super. Buty do wody. Jeżeli chodzi o sukienki, to biorę taką jedną, dość długą sukienkę, taką z rozcięciem na nogę. Byłam w niej chyba tylko raz, no bo ona jest taka stricte właśnie pod wakacje kupiona. Tutaj będzie leżeć, mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzać. No i teraz w ogóle mega kolorowo, nie podoba mi się to, ale taką sukienkę, widzieliście ją chyba właśnie w pakowaniu do Mielna i tą spódniczkę, o której Wam mówiłam na początku. Także będziemy się teraz pakować, biorę walizkę, tak jak ostatnio, i musimy coś wykombinować. I mam jedno kluczowe pytanie. Jak ja mam spakować te wszystkie rzeczy do tej walizki? Pomoże mi ktoś? Nie wiem. Jest ciężko, będzie naprawdę ciężko. Pokazywałam Wam tego, tutaj jestem jak coś, nie będę zmieniać kadru. To jest taka sukienka, też ją biorę, obcisła. Także tak się prezentuje cała walizka. Nie wszystko mi się zmieściło, bo zmieściła mi się na przykład jakaś kosmetyczka albo czapki, ale to proszę, moja woda też by nie wziął. I też nie zmieścił mi się statyw, a jednak statyw dla mnie to jest podstawa. Także tak, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Ci to się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i wbijajcie na mojego Instagrama. No i zobaczymy go w sumie za parę dni.
najlepszy odcinek na moim kanale, czyli vlog z tej Turcji. Mam nadzieję, że on tak wypali. A na pewno tak będzie, bo no, wiadomo. Ja się z wami żegnam. Buzi!